Jedziemy! Dzień dobry w nowym vlogu, tak w ogóle, bo skończyłam tamtego, zaczęłam nowego i wiecie, mam wrażenie, jakbym jeszcze nie skończyła. Na twojej trasie zmieniło się na 1 godzinę 50 minut. Dobra, cicho. Ciągle gada ta nawigacja. Więc wyjechaliśmy, póki co planowo, no tam pół godziny, oj, ale ciemno, sorry. Póki co pół godziny do tyłu, ale to i tak nieźle, bo jeszcze nasi towarzysze podróży nie wyjechali, więc jesteśmy pierwsi. Ciekawe, czy będziemy pierwsi na miejscu, bo wiecie, różnie to bywa, szczególnie jak się jedzie z dziećmi i z psem. Bo tam z tyłu mamy psa. O, tam ma. I tutaj dzieciaczki. No i Damian oczywiście prowadzi, a ja sobie siedzę jak królowa. Nie mając prawie miejsca na nogi. No, ale jedziemy. I w sumie to nie możemy uwierzyć, że jedziemy do Chorwacji, nie do win. Cały czas. No, gdzieś jedziemy, ale gdzie my jedziemy? Jazdy. No. Osiem. W jedną czy w dwie? W jedną stronę. Jezu, my szalenie jest.
rewelacyjnie, Koda podróżuje, długo bardzo siedział, a teraz się chyba już położył, nie? Leży już? Teraz już leży, śpi sobie. Jasiek to w ogóle wyżarł nam pół jedzenia. Nie żeby coś, bardzo się cieszę, że mojemu kochanemu synkowi tak bardzo smakuje wszystko i tak bardzo ma apetyt. To po prostu cały czas tu siadł. Cały czas. Siedział on tutaj, ma widok na otwartą, no, tą, jak się nazywa? Torbę z jedzeniem. Więc on widział, co tutaj jest, co chwilę coś. No, Klasia za nic właściwie takiego nie jadła, nie? Tak. Siadła tam placki bananowe, co spakowałam, naleśnika, jakieś parówki zjadła, więc tak normalnie. On tu po prostu wszystko, co tylko zobaczył. O, jedzę to, jedzę to. No, więc zobaczymy, jak tam noc przebiegnie z dzieciakami i mamy godzinę 21:23. Jesteśmy w Chorwacji. Dzieciaki ładnie spały. O, by nie szli do nas policjanci. Mamo, idą policjanci. Idą policjanci. Niech nie idą. No i podróż przebiegła bardzo pomyślnie. Oprócz tego, że ja już wiem, na czym dorabiają się inne kraje. Bo... opowiadam wszystkim moją historię. Wszędzie jest płatna toaleta, wszędzie, po prostu wszędzie, na każdej stacji, na każdym ten, a u nas w Polsce wszędzie darmowa. Powinniśmy robić płatne stacje. Będziemy bogaci. Masakra, a nigdzie nie miałam pieniążka i dopiero tutaj w Chorwacji, rozumiecie? Ja w ciąży robiłam siku w domu i dopiero w Chorwacji. Siku robiłam o 16, a jest godzina 5. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Głowa mnie boli. Mamy nowego kierowcę, bombowcę. Bombowcę. Kierowca bombowca. Kierowca bombowca. I będziesz stopami? Tak. Ojejku, jejku. Jako oglądałam to. Co oglądałaś? O to. Ja się trochę boję, jak tu będziesz stopami prowadziła. Też masz filmcie. Tam musimy jechać? Tak. Taki kierowca to skarb. Tak. Tak. Moja dziewczynka grzeczna, kochana. To moja. A gdzie jedziemy? Na morze. Nad morze, tak. Moja córcia. Jesteśmy na miejscu w końcu i korzystając z okazji, że nikogo nie ma oprócz nas, a będziemy grać z moimi rodzicami, to wam pokażę. O Jezus, to wam pokażę, jak to wygląda. Więc tak się wchodzi. I czekajcie, druga strona. Proszę bardzo, tak się wchodzi. Tu jest jedna toaleta z pralką. To ja, cześć. Tu kolejne drzwi. Tam już oczywiście rozwalone dzieciaki z komputerem. Odpoczywają po jeździe. Koda, Domin, no nasz salonik. A tutaj chyba też ktoś mógłby spać, bo jest ten, chyba dla dzieci zostawione takie ława. Jak to się nazywa? Telewizor?
tamto klimatyzacja, tutaj taka kuchnia, mała, ale idealna na wakacje. I piękny widok z balkonu. Przepiękny, patrzcie na to. Balkon. Leżaczki tam są jeszcze. Przepiękny widok. I idziemy dalej. Koda zmęczony podróżą też. Idziemy tutaj. Tu znowu ja. O, dostaje mi coś. Cześć. Jeden pokój. Tutaj prawdopodobnie my będziemy, bo tutaj nie ma klimy. Z moimi rodzicami nie będą z klimą. Tu jest wiatrak, szafa. Cześć. Łóżko. I taki już nie z takim ładnym widokiem balkon, ale no wiecie, zawsze jest, nie? I co najlepsze w ogóle, nie wiedziałam, nie spodziewałam się tego, każdy pokój ma toaletę swoją, więc to jest teoretycznie nasza toaleta. Muszę się zastanowić, co nasze. To jest nasza, koda zwiedza, tutaj teoretycznie moich rodziców, też zobaczymy. No pokój, pokój to pokój. No oczywiście dzieciaki się dorwały do tego pokoju, mi się najbardziej ten podoba. A tutaj mamy wyjście z na ten balkon, połączony z salonem jest. Więc pięknie. No i tyle. Koniec. Więc apartament mega, nie spodziewaliśmy się tego, zupełnie inaczej wyglądało to na zdjęciach, więc zaskoczenie bardzo miłe. Adamin jeszcze chwilę przed przyjazdem mówił, że on się boi przyjeżdżać, bo nie wiadomo zawsze, wiecie, jak to wygląda na apartament, zdjęcia versus rzeczywistość, a tutaj się okazało, że na plus. Ja to najchętniej bym chciała już wybrać ten pokój, bo chciałabym się położyć do łóżka, bo mnie plecy bolą. Ale no, poczekamy jeszcze.